jednostronnego spektaklu. Druga część spektaklu. Oto on. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Na szczerano. Ryzykowna, ale udana interwencja. Bożan. Znalazł się na czystej pozycji. Na trochę i kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Ale bramka i do dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Musi dostać dodatkowego obrońcę do krycia. Stara się przerwać akcję. Proszę, udało się. Znów przeciwnicy. Bożan. No, chyba odniósł poważną kontuzję i będzie potrzeba interwencji lekarza. Mascherano. Keita. Iniesta. No, ciekawe, czy odbierze mu piłkę. Mascherano. Bożan. Przeciwnicy przejęli. No, czy zdoła zabrać mu piłkę? Keita. Messi. Czy to wygląd? Bramka. Kolejna bramka. Mimo wysokiego prowadzenia walczą do końca. To się może podobać. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick! I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Nie minie się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Pięknie podał. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Messi. Rozgrywa dzisiaj znakomity mecz. To jest gwiazda światowego formatu. Nie dał się oszukać, wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja, znakomita. Spójrzmy, czy uda mu się przerwać tę akcję. Ślisk. Wspaniałe podanie. Dobrze, ładnie odebrał. Lata, ale walka i teraz jest przypięcie. I widzimy statystyki i czas posiadania piłki. Barcelona jak zawsze dyryguje grą. Barca rozpocznie grę od rzutu z autu. Messi. A jest, brawo, gol! Ale finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Próbuję odebrać piłkę. Ona obrębowała, a jednak się nie kierunki. Wspaniale przechwycił. Messi. Bez dwóch zdań króluje dzisiaj zdecydowanie w środku pola. Jest niezastąpiony. Nie ma sobie równych na boisku. Daniel Alves. Ma na to kogo podać. Koniec ataku. Drużyna przeciw naszej piłce. Chce odebrać mu piłkę. Nie sta, zdobywa piłkę. Podał ją. A ładnie teraz silnie próbuje. Za szybko stracili. No to do ubawki była. No, próbuje odebrać piłkę. I nie sta. Daniel Alves. Messi. Próbuje przerwać akcję. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Gazelic. Wyraźnie ustępują dzisiaj przeciwnikom, co widać po wyniku. No i piłka wyszła poza pole gry. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. No i będzie zmiana.
Sędzia pokazuje kontynuację gry. No ciekawe, co odbierze mu piłkę. Kejta. Bozian. Przeszkadza, zobaczymy na ile skuteczny. No, to nie było najszczęśliwsze z warto. Nie stan. Messi. Ma czas, żeby dyskutować. Czy to wykorzysta? A świetne wyjście, zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Przeszkadza, zobaczymy na ile skuteczny. Fał zawodnika Barcelony. Jest żółta kartka dla Mascherano, ale nie wiem, czy sędzia słusznie pokazał. Ale Mascherano prowokuje trochę sędziego. Stara się przerwać akcję. Piłka wciąż prze. Próbował, ale stracił piłkę. Brawa dla Barsy za zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Ależ to był mecz, zgodzisz się Wonek, szkoda, że się skończył. To rzeczywiście dzisiaj było coś niesamowitego. Taki mecz ogląda się z zachwytem. Wspaniała postawa zwycięzców. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję, że oglądaliśmy filmik. Życzę na wspaniałe komentarze i dużo wyświetleń.